Witam widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i przepraszam tylko za to, że cały czas zmieniam skina, ale nie mogę się zdecydować na awatarze nowym, bo teraz wiele osób może nie kojarzyć mojego kanału, bo teraz zmieniłem nazwę na Liserek i chciałbym bardzo dzisiaj wam omówić, jak poszedł bieg wydarzeń, który się stawał na moim kanale, więc musicie posłuchać to. Na moim kanale ostatnio, jak zakładałem kanał, nagrywałem z kolegą, pamiętacie? Nagrałem nawet z nim shorta, który był tak śmieszny, nie? Ale jak zaczynałem nagrywać, to nie nagrywałem na komputerze, tylko na tablecie. I nagraliśmy dużo odcinków z jakiejś tam serii, no wiecie jak to było, nie? Ale potem po prostu cały czas jak nagrywaliśmy, to mi się to zaczynało powoli nudzić. Bo nagrywałem gdzieś jakieś wioski, która nawet nie była prawdziwa. No i każdemu po prostu to się zaczynało nudzić już, nie? I nikomu już to nie podobało praktycznie. No ale to ja mówię, nie no, no to przestaję na chwilę nagrywać, nie? Przez dłuższą chwilę nagrywałem ogólnie dużo takich krótszych filmów. A potem nagraliśmy oczywiście, zacząłem na kompa przez taki dziwny program. Ja nagrywałem jeszcze na OBS-ie. A ten program był dosyć zbugowany, tak samo jak wam mówię. Dlatego nie był on za bardzo jakiś fajny, bo Minecraft się bugował. No i po prostu nagrywałem poradniki, jak pobrać minimapkę na przykład. No i pokazywałem to, no i nie było jej widać, nie mogłem tego wytłumaczyć, ponieważ program, na jakim nagrywałem, ogólnie się po prostu tak bugował, że po prostu się tego nie dało znieść, nie? I mówię, no dobra, przestaję nagrywać, nie? Tak myślałem. Cały czas. No nie nagrywaliśmy tak 2 miesiące, poza tym, bo nie miałem czasu. Muszę sobie coś zrobić, ale nie będę tego teraz robić. I po prostu nie było jak tego zrobić, nie? To ja myślę, kurde, dobra, koniec, nie nagrywam, nie? Aż nagle przyszedł taki zwrot wydarzeń, że moje konto miało dziwną nazwę. No Franceska, nie? Kto by normalnie taką nazwę chciał? Ja mówię, kurde, nie no, ja kupiłem znowu konto. I zgadnijcie, jak chciałem je nazwę. Zmieniłem już to na karcie społecznościowej, bo teraz mój kolega ma taki nick. Chciałem zmienić nick na Driftemce, ale nie widziałem, że ta nazwa jest w ogóle nie zajęta. No. Zaraz. O, wydaje, czekajcie chwilę. Tak! Głównie widzę dlatego, bo potem przestałem, chciałem z jak niektóre nagrałem sobie dużo. Opuściłem po prostu anarchię i zacząłem grać na Nolence. Mogliście mnie zauważyć jeszcze na koncie Francesco. Spodobało mi się na Nolence i myślałem, że to już koniec z anarchią. Ale nagle mi się sobie tak, kurde, powrócę na anarchię jednak, nie? Żeby sobie pograć z kolegami, ale żaden mój kolega tam nie grał. I dlatego przed tym jeszcze zacząłem grać na Mindstarze, no i wbiłem topkę, bo kupiłem klucze i miałem najlepszego seta w grze, można powiedzieć, jakiego tylko mogłem mieć. I było całkiem, wiecie, okej, okay, dobrze mi się grało, wbiłem nawet do dość dobrego klanu, ale myślę, kurde, dobra, Mindstar mi się nudzi, bo to był Skygen, to ja odchodzę z niego, nie? No ja weszłem z niego. Może będą jeszcze kiedyś z niego odcinki. O, widzimy typka na odpale. Ale po prostu już przestałem się to nudzić. Na Francesco jeszcze wtedy byłem. I dlatego jak grałem na nano, to zawsze myślałem, kurde, no wydałem pieniądze na nic, nie? Więc zacząłem powracać na takie tryby. Ale myślę sobie, kurde, to będzie niefajne, nie? Powracać na takie tryby. I mówię, nie no, powrócę na innym koncie, bo planowałem to już od kilku miesięcy. Ale nie chciałem wam nic jeszcze mówić o tym. To nadszedł ten dzień, że po prostu weszłam na taki serwer, nie wiem czy znacie, może połowa z was nie zna, bankmc.pl.
fajny serwerek, Kit PvP to był mój trybek. Na nim w ogóle też duelsów się dużo uczyłem, tak samo jak na MC Styles. No i jeszcze przed tym, jak chodzi już o anarchię, to jak opuściłem anarchię, to zacząłem grać na Box PvP, nie? Bo Box PvP wydawało się dla mnie lepsze, ale potem jak nadszedł ten czas restartu, to już tyle. To myślę, dobra, te Box PvP jest tak nudne, nadszedł czas restartu, ani się nie da pokopać, dołączę po aktualizacji. No i dołączyłem, jak teraz kiedy graczem jest 11, a przedtem jeszcze był 700. Też wtedy się fajnie doigrało. A ja mi się, kurde, nie odchodzę. Nie? I jeszcze to było na Francesco. I wtedy już przestałem grać, bo jeszcze wtedy był 710. I ja wtedy dopiero na około dnia dziecka, 3 czerwca, znaczy myślę sobie tak, kurde, nie, dobra, zmieniam ten nick. A na dzień dziecka dostałem PSC, nie? I kupiłem nowe konto. Jeśli kupiłem nowe konto, teraz będzie OG powrót na Anarchię, na Boxa, na Bank MC, na Mindplay, Kit PvP, bo byłem graczem Kit PvP. Wróciliśmy już na Kit Anarchię, kiedyś nagrywałem. Jeszcze nie wróciłem tego, ale nie nagrywałem. Zaczęliśmy wracać na takie tryby, zaczniemy. Bo już zaś się wróciliśmy na co tam wróciliśmy? Na MC Styles i na Bedwarsy, bo Bedwarsy gram dalej. Jeszcze teraz mogę powiedzieć wam, wracamy na Anarchię, a nie na Box PvP, tylko na razie Anarchię, potem nie powiemy co, powiem w następnym odcinku. Bo teraz mówię o zwrocie całych wydarzeń, co się działo z moją całą drogą nagrywania. Przez chwilę nawet, jak jeszcze grałem na tablecie. Kto widział, to pozdrawiam. Mógł i także mojego kolegę Drifta, który niestety jest na wakacjach, nie możemy nagrywać, ale jak to mówi, jak wraca, zrobimy streamka. A na streamku będzie oczywiście pogadamy o różnych rzeczach. I stream nie będzie z Anarchii, ani z Kita PvP. Tylko Box PvP, tylko musicie się tutaj dostakować, bo znalazła się taka sytuacja, że udało mi się Anamiecz 22 z dodatkowymi obrażeniami 31 kupić za 200 koła. A że wtedy sobie grałem, miałem na to pieniądze. Ale oczywiście zwrócę się też do uczestników serwera Anarchia, czyli no po prostu właścicieli i adminów oraz naszego head admina, że mojemu koledze zabrali 1,5 miliona, nie będziemy już się nad tym rozprzedać, bo mamy przecież miecz, który sprzedamy w niedalekiej przyszłości za dosyć dużą kwotę. Nie wiem, kiedy to będzie, ale jak zauważycie, możecie kupić jak chcecie. No za około sprzedamy to tak za no, 2 miliony coś. No. A na miecza w ogóle się nie opłaca sprzedawać, bo kiedy będę miał jakiś dobry miecz, se połączę i będzie jeszcze droższy. Więc to jest tak na przyszłość, macie radę, nie sprzedawajcie Anna mieczy. Widzę, że Anna mieczy jest mało też na rynku, więc powinny być dosyć drogie. Ale nie są tak bardzo drogie, jak na przykład jakieś lizaki, które kosztują 38 milionów. No to są drogie rzeczy, to można powiedzieć śmiało, że jest bardzo drogie. I w ogóle możecie ocenić moje PvP, czy poprawię się jakoś, bo pamiętacie, jak było słabo i nie mogłem ani jednego typa zabić? To pomyślcie sobie teraz. Ogólnie serwer, na którym gramy, to rapy.pl. Pozdrawiam właścicieli. Może nie dla jakiejś przyszłości będę tu adminem, jak mi wyjdzie zgłoszenie. Pomyślimy, jak to będzie. Oni to pomyślą nad tym. I będziemy po prostu czasem, jak się zgodzi jakiś admin lub head admin albo właściciel na to, że mogę zrobić jakieś losowanko na jakiegoś MVP-ka, to będzie, ale my ogólnie będziemy nagrywać tylko z Anarchii teraz. Nie mówię teraz o subach, bo nawet tego, no nie trzeba mu o tym mówić, bo to jest jakby, wiecie, ale jeśli byście mogli, to bardzo bym o to prosił, bo to mnie motywuje do dalszych nagrywek. No, teraz w ogóle widzę, że jest seria powrotu i będzie dużo Minecrafta. Fortnite też będzie, bo teraz pobrałem, chociaż mówię, nudny jest ten sezon. Ale od następnego może zaczniemy napierdzielać Fortnite'a.
No widzowie, jak coś, to podam wam sposób na free aktualizację. Odinstalowujecie Fortnite i zainstalowujecie. Ja to zrobiłem. Ale nie chcę mi się dalej grać w Fortnite z tego powodu, że jest bug, że nie słyszysz nic w Fortnite totalnie. Dosłownie nic nie słyszysz. Ja takiego buga mam, dlatego w ogóle widzę, zniechęciłem się do grania. Ale to już nie ważne, opowiadamy dalej. Jeśli będzie ten powrót, widzę, to będzie też dużo na przykład serii typu Bedwarsy. Nie wiem, czy na Lunarka nie przeniesiemy, bo są trochę bugi. Federko, ale no trochę mi ekran lata. Nie muszę was rozumieć. Jak wszystko widzę pójdzie na 15k, nie wiem, czy tyle wbijemy w ogóle. Zrobię TXT swoje. Moi widzowie, ocencie moją popę i możemy dokończyć tą walkę. I w sumie możemy kończyć. W ogóle widzowie, przepraszam, że czas zmieniam skina, ale nie mogę po prostu wybrać skina, nie? Jeszcze taki mi się podoba, możecie go... O kurde, 8, szybko. Zmienię to? Uciekaj, ja... Nie poszło nam. I możecie w ogóle widzowie też to ocenić, mojego nowego skinka. Jest ładny? No nie za bardzo. Ale jest. Powiedzmy. Chociaż jak wam nie spasuje, to po prostu na karcie społeczności napiszecie, czy mi się podoba i możecie, czy wam się podoba z odcinka tego i możecie w ogóle skomentować, jak, czy wam się podoba. Więc widzę, możemy w sumie kończyć. Dziękuję za oglądanie i siema.